Jeszcze w tym roku piesi będą bardziej widoczni i bezpieczni na przejściach dla pieszych w Słupsku. Cztery z nich zostaną bowiem doświetlone, w ich obrębie pojawią się też dodatkowe oznaczenia dla kierowców. Bezpieczniej zrobi się na przejściach dla pieszych przy ulicy Prostej na wysokości dyskontu, przy ulicy Lutosławskiego, na wysokości Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, przy ulicy Kołłątaja, przy skrzyżowaniu z Aleją 3 Maja oraz przy ulicy Sobieskiego na wysokości Budowlanki. Wszędzie tam pojawią się dodatkowe lampy, tak zwane doświetlacze, ale również na chodnikach zamontowane zostaną tak zwane fakturowe oznaczenia nawierzchni dla osób z dysfunkcjami wzroku, czyli wypustki w chodniku, dzięki którym osoby niewidome lub słabowidzące będą mogły zorientować się, że zbliżają się do przejścia dla pieszych. Ponadto na jezdniach pojawią się linie warunkowego zatrzymania. A przy przejściu przy ulicy Prostej dodatkowo wymienione zostanie oznakowanie pionowe. Nowe znaki będą na tle fluorescencyjnym. Prace na wszystkich przejściach prowadzone będą jeszcze w tym roku. Łączny koszt poprawy bezpieczeństwa to około 100 tysięcy złotych. Na tę inwestycję miasto dostało dofinansowanie w wysokości 80% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.